Tu Dominika. Witam Was w kolejnym odcinku serii Książki, w której opowiadam o książkach, które naprawdę mi się spodobały i które chciałabym Wam polecić. Zauważyłam, że nie powiedziałam Wam paru rzeczy w poprzednim odcinku. Przede wszystkim filmiki z tej serii będą krótkie, bo wiadomo, chcę Was zachęcić do przeczytania danej książki, ale nie chcę Wam dawać żadnych spoilerów, bo chyba nikt tego nie lubi. Natomiast oczywiście mogłabym w każdym filmiku mówić o więcej niż jednej książce. Natomiast po pierwsze, każdy filmik chcę poświęcić po prostu jednej książce lub jednej serii książek i skupić się na danej lekturze. A po drugie, chcę, aby te filmiki pojawiały się dość regularnie i gdy wrócę na studia, może mi być trochę ciężko nadrabiać z czytaniem tych wszystkich książek, tak żeby w każdym filmiku mówić o kilku. Więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. No dobra, dzisiaj na tapetę wchodzi Wśród Ukrytych. Teraz w mojej ręce trzymam książkę, która zawiera dwie części serii Dzieci Cienie, autorstwa Margaret Patterson Haddix. Z tego co wiem, w całej serii mieści się oryginalnie 7 książek, z czego do tej pory 4 z nich zostały przetłumaczone na język polski. I wszystkie te 4 części mieszczą się tylko w 2 tomach. I to jest pierwszy z nich. Zawiera części Wśród Ukrytych oraz Wśród Oszustów. Trochę szukałam informacji na temat kolejnych części, czy zostaną one wydane w języku polskim, czy też nie. I powiem Wam, że nawet znalazłam informację, że kolejne części będą tłumaczone od 2016 roku. Mam nadzieję, że ta informacja jest prawdziwa. No dobra, a teraz Wam opowiem co nieco o fabule książki. Tak jak poprzednia książka, o której mówiłam, jest to powieść dystopijna, czyli ukazuje ona państwo przyszłości, państwo totalitarne, w tym przypadku jest to wyraźnie podkreślone w książce, w którym gospodarka kraju jest znacznie ważniejsza niż obywatel. W tym przypadku tymi obywatelami, którzy w ogóle nic nie znaczą dla rządu, są dzieci. Chociaż jest tu pewien mały haczyk, bo nie chodzi o wszystkie dzieci. Luke Garner, czyli główny bohater książki Wśród Ukrytych, jest nastoletnim chłopcem, który ma 2 rodziców oraz 2 starszych braci. Tylko że życie jego, a jego braci znacznie się różni. Luke nie może chodzić do szkoły, nie może bawić się na dworze, kiedy tylko chce, nie ma znajomych poza własną rodziną, a to dlatego, że jest 3 dzieckiem. Tak, tylko dlatego. Bo właśnie w kraju, w którym żyje Luke, rząd, ze względu na głód panujący w kraju, prowadził tak zwane prawo populacyjne, które zabrania istnienia 3., 4., 5. i tak dalej dzieciom. To znaczy, że rodzice nie mogą mieć więcej niż 2 dzieci. Tak, brzmi to zdecydowanie tragicznie i dramatycznie, jednak nie bójcie się, tej książki nie czyta się jak jakiś horror. Jest to naprawdę przyjemna lektura, no ale oczywiście o nieprzyjemnej tematyce. Moim zdaniem lektura tę czyta się wyjątkowo dobrze. Jest napisana ona prostym językiem, rozdziały są bardzo króciutkie, co naprawdę przyspiesza czytanie i według mnie sprawia, że czytanie jest naprawdę zdecydowanie bardziej interesujące, bo akcja po prostu rozgrywa się szybciej. I co ciekawe, książkę tę możecie znaleźć w bibliotece na półce dla 13-14-latków, ale zdecydowanie uważam, że mogą ją również przeczytać osoby dorosłe. Ja jestem przekonana, że jeśli tylko przypomnę sobie o tej książce za 10-20 lat, bardzo chętnie do niej wrócę. I jestem przekonana, że mi się ona znowu spodoba. Czytam tę serię w tym momencie już 2 raz, bo chciałam sobie ją przypomnieć. Trochę dla siebie, trochę dla Was. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że mimo że znam już tę serię, a zdecydowanie dobrze znam pierwszą część, to wiadomo, przez te kilka lat, kiedy jej nie czytałam, jakieś tam szczegóły mi powypadały z głowy. I właśnie teraz, gdy przypominam sobie te szczegóły czytając książkę, to często mówię do siebie: o kurczę, wow, ja, serio? Tak, możecie sobie pomyśleć, że mam wielką sklerozę, ale ta książka naprawdę szokuje. Także, co mogę Wam więcej powiedzieć? Po prostu strasznie polecam tę książkę. Sama wiem, że z chęcią przeczytam całą serię i mam nadzieję, że już wkrótce rzeczywiście ukażą się kolejne części. I mimo że zdradziłam Wam naprawdę bardzo niewiele o tej książce, mam nadzieję, że Was zaciekawiłam. Tak jak w poprzednim filmiku, bardzo Was proszę, żebyście pozostawili w komentarzach poniżej swoje propozycje dotyczące książek, jakie chcielibyście mi oraz innym widzom polecić, o których mogę powiedzieć w kolejnych odcinkach serii. Oczywiście, jeśli podobał Wam się ten filmik i chcecie dalej oglądać tę serię oraz
wszystkie inne moje filmiki i chcecie być informowani o moich nowościach, zasubskrybujcie ten kanał. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!